ponieważ mój głos jest dzisiaj słaby, to ja sobie ominię tutaj jakieś, wydaje mi się, mniej ważne rzeczy. Ja tu przygotowałam sobie kilka książek do omówienia, które w latach 60. ukazały się w Europie, ponieważ to nie jest tak, że przeciętna osoba czyta Derridę, Kanta i się wmyśla w te wszystkie sensy, prawda? A jednak określenie śmierć Boga funkcjonuje kulturowo i do tego przyczyniły się pewne książki wydane głównie w latach 60. Powiem może tylko tyle, że to była taka pewna, był to szereg publikacji, które stworzyły taką pewną falę rozważań na temat śmierci Boga. I one mają taki wspólny mianownik, że po prostu mówi się tam, że Zachód przeżywa głęboki kryzys. Tak? To jest jakiś głęboki kryzys, nowoczesność, projekt nowoczesności jest projektem nieudanym, nietrafionym, nie żyjemy w nowym, lepszym świecie. To był tylko pozór i zwłaszcza tutaj artykułuje się takie traumy, jak trauma pierwszej czy drugiej wojny światowej, zwłaszcza na przykład sprawę Holokaustu. Tak? Po Holokauście pojawiają się właśnie pytania, jak jest możliwa religia po Holokauście? Jak w ogóle sobie ktoś wyobraża modlitwę do Boga po Holokauście? Prawda? Jak jest możliwa teologia po Holokauście? Zaczyna się coraz częściej zaczyna używać się takich terminów, jak na przykład postchrześcijaństwo. W 1966 roku na okładce czasopisma Time pojawia się pytanie Is God dead? I ten numer, to wydanie staje się najlepiej sprzedającym się w historii numerem. Tak? To sprawia, że to hasło śmierci Boga rzeczywiście jest już przyswojone przez szerokie kręgi czytelników. Więc oczywiście, jak ktoś mówi dzisiaj śmierć Boga, to właśnie nie wiadomo, co ma na myśli, bo może bardzo, bardzo różne rzeczy mieć na uwadze. Może to po prostu oznaczać kryzys religii, może to oznaczać metaforę upadku takiej dużej narracji religijnej, a nawet narracji metafizycznej. Może to po prostu oznaczać ateizm, tak jak u niczego, ale może oznaczać również pewną indywidualizację z naszego stosunku do Boga, po prostu taki łagodny agnostycyzm, ja nie wiem, nie wypowiadam się, prawda? To jest taka świadomość, że nasze zachwyty nad Bogiem są warte tyle samo, ile ich przeciwieństwa, prawda? Bogu się nie da nic powiedzieć, więc ja wycofuję się, prawda? Ale to są też na przykład oskarżenia, że Bóg jest zły. Ja tutaj mam przygotowany taki dosyć poruszający fragment, na przykład Benedykt XVI podczas wizyty w Auschwitz tak pytał. Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to przyzwoliłeś? Ciągle powraca jedno. Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten triumf zła? To jest modlitwa do Boga, tak? Papieża. Więc trauma Holokaustu, trauma wojen religijnych, trauma braku jedności chrześcijan, trauma molestowania seksualnego w kościele. Tak? No, bardzo różne rzeczy rozumieć pod hasłem śmierci Boga.